Tomek, brałeś udział teraz w kolegium redakcyjnym, tutaj zorganizowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej, w kolegium redakcyjnym, gdzie omawialiśmy sobie tematy do takiego specjalnego wydania Dziennika Gazety Prawnej, które ukaże się 29 maja, właśnie z tekstami takich młodych dziennikarzy jak ty, z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Jakbyś nam mógł powiedzieć, jak sobie wyobrażałeś takie kolegium i czy, bo ty już drugi raz bierzesz udział w tych naszych specjalnych wydaniach i czy to fajne doświadczenie dla ciebie było? Tak, jest to bardzo ciekawe i interesujące, taka odskocznia od takiego zwykłego życia. Mi się bardzo podoba samopisanie, jak i tutaj takie spotkania właśnie. Można zobaczyć sposób patrzenia na świat innych i można też się dużo dowiedzieć. Na przykład ja, gdyby nie tamto spotkanie redakcyjne w zeszłym roku, nie wiedziałbym, co to jest ChatGPT. Ja będę pisać na temat, czy AI ma emocje i czy człowiek może być przez to szczęśliwszy.